właściwie w każde święta, to wtedy jest, jak ja nie wychodzę, nie ma zaczepki ze mną, to zaczyna się prześladowanie na tym online. Dzisiaj TikTok nie wkrywa mnie, bo z powodu jakiegoś, czego? Piszą, że agresji, a ja zrobiłam wideo z jajek, z owoców i tutaj z tych z kolorowych tych świecidełek, żeby odświeżyć obraz swój na TikToku. Ale nie, to zazdrość przecież nie zna granic. Nawet poszłam z tym starym dziadem wyciągnąć pieniądze, żeby zapłacić za to jedzenie z restauracji. Już oczywiście pijaczki, te angielki z murzynkami, takie to łażą, to zaczepne, napije się to i patrzę, gdzie jaka atrakcyjna kobieta na zaczepkę. I te stare dziady tutaj, co tak umierają za nich. O, Boże, co to za prywitys. I już się trzeci raz wgrywam i nie wchodzi. To jest ciekawa, nie? Rzecz. Ja nie wiem, my jakbyśmy młode, chodziliśmy do ogólniaka, do liceum, to też, kurczę, zdarzało się, bo darmatka, kurczę, do szkoły nie dawała specjalnie chodzić. To też musiałyśmy się tego... Z Lucyną, ja tak z Lucyną się przyczepiłam zawsze. Z Lucyną, to jej ojciec był policjantem, bo matka gdzieś tam w żłobku pracowała, czy coś takiego. A to też żeśmy, chodzimy do kawiarni, na dancingi nieraz. I nieraz były i drinki, i obiad, i potańcówka, i pogadanka. Ale myśmy nikogo nie zaczepiali. Czy to stare, czy to młode, czy to kobieta, czy dziewczyna. Nikt od nas złego słowa nigdy nie powiedział. I do nas też nie można było dochodzić. Koniec. Jakaś etykieta musiała być. A tu to chamstwo. Oni myślą, że ja już tutaj jest, pozbadli mnie, że już mnie na ulicę wyciągną. O, już ja będę ich tutaj zabawiać, ja już ich zabawię. I te bambusy, i te angole, i to wszystko, i z tą darmatką. Niech oni się ode mnie odczepią. Te czasy, co kiedyś były na Kwiatowej, co oni wyrabiali ze mną. I w młodych latach. Już się niestety nie wrócą. Oni to muszą się przyzwyczaić, że skończyły im się dobre czasy.